Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Farming Simulator 2017. Bruczkowski, Eugeniusz ze mną jest. Siema Wolek, siema wszyscy, witam bardzo serdecznie. Farming 17 się jeszcze kłania, my też również się kłaniamy i zaczynamy od nowa. Znaczy po takiej długiej przerwie, a nawet nie wiem jak to się stało, że taka długa przerwa, bo jeszcze takiej przerwy na kanale nie było, ale mam nadzieję, że to przeżyjemy. Jak do tego doszło, nie wiem. Że odcinek wpadł na kanał właśnie dziś, czas na piątkę, bo to seria oczywiście od biedaka do kozaka. Brączkowski się tam gdzieś za kamerą pięknie schował, ale kokoszkę chciał przepuścić. Bardzo serdecznie chciałem was też zaprosić od razu na poprzedni odcinek, który wyszedł właśnie wczoraj i tam widziałem komentarze, pisaliście, no pewnie znałem, że cię na tym jednym odcinku się zakończy, a pójdziemy wam na przekór i nagramy chociaż jeszcze jeden. Jeszcze jeden musimy nagrać. Nie, no nie ma mowy. Obiecujemy, że w tym tygodniu naprawdę postaramy się, aby w tym tygodniu naprawdę tych odcinków jeszcze trochę wpadło. I będziemy się starać, aby ta aktywność na dniach po prostu wróciła do normy. Także zostawcie od razu łapkę w górę i takim zarąbistym początkiem, tak samo jak u Brączka, zacznijmy ten odcinek, ale bez zbędnego gadania w dzisiejszym odcinku, no co, będziemy jeździć 60-ką? Pewnie nie odpali. Bo dawno nie była odpalana. Czekajcie, ja muszę sobie z chęcią wyłączyć, bym sobie... O, szybko przyspieszyłem. Nie mogę wyłączyć tego szybkiego chodzenia. I to mnie właśnie na jedynkę. Ten... O, teraz masz wyłączone. O, teraz mam wyłączone, także... Bolek gitara... dawno na kierownicy nie grał, to wiecie, nie? Jo, jeszcze musiałem sobie ją teraz poustawiać przed samym odcineczkiem i ogólnie mamy pełną przyczepę pszenicy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcineczku sobie właśnie kosiłem u Brączka, więc teraz trzeba ją po prostu wysypać do silosu. Ty już możesz zacząć kosić, co? Ty już możesz sobie tam zacząć kosić, choć za chwilę i tak byś się przydał, bo jak ja sobie to wysypię, no, ja będę uciekał, bo muszę jechać do sąsiada po cyklop, bo w dzisiejszym odcinku zajmiemy się akcją obornik generalnie, więc ty weźmiesz sobie 80-kę, pojedziesz zostawić przyczepę. No i 80-kę muszę ci oddać. I 80-kę musisz mi oddać. Także ja będę tutaj potrzebował zaraz ciągnika. Fajnie by było, jakbyś mi powiedział, jak ja mam tam cofnąć. Dobra, już idę, poczekaj. Dobrze by było. No dawaj, poczekaj. Dał tam radę? Poczekaj, bo to stój. No. Bo to tym sypem. Ja sypem, no. To ja do przodu bardziej, musi się jeszcze bardziej mocniej złamać, wiesz? Dobra, to ja ją bardziej złamię. Ogólnie kierownicy będzie ciężko to zrobić, ale chyba damy radę. Powiem wam zaraz wszystko, co to się działo z nami, jak to wszystko wyglądało, dlaczego taka duża przerwa. Tylko sobie tu muszę cofnąć, ale jak sami pamiętacie, to cofanie w farmingu to jest przekiprana sprawa. Jeszcze trochę za jeszcze, szybko. Znaczy za daleko, za czekajcie. Muszę ją wyprostować. Wyprostuję sobie ją i będziemy sobie działać. Ty, ale to nie, w sumie trochę przerąbany tutaj jestem, no, ale znaczy gdybyśmy mieli inną przyczepę, to byłoby nawet spoko, bo można by było sobie bokiem to wykiprować, a tutaj jak widzicie, no niestety musimy... Nie, nie pójdzie, będziemy musiał... Kurde, no powiem wam, cofałem przed odcinkiem, bo chciałem zobaczyć, czy to da radę w ogóle. A na kierownicy cofałeś? No, i cofam na kierownicy za pierwszym razem. O, teraz idzie dobrze, teraz ją łam, no. I teraz... Teraz właśnie... tak złam idealnie, mocno. Dobra, stój. Stój! Dobra. Pójdzie? Powinno pójść, zaraz zobaczymy. Ja ogólnie będę sobie ten, trochę powoli do przodu przejeżdżał, bo tam coś czuję, że zawadzi nam na tą rurę. Ale nie ma tragedii. O, trochę do przodu ruszę. Wiecie jak to w farmingu, no, trzeba nadciągać to wszystko. Dobra, ja ci zostawiam. Jedź mordo i koś, a my się zabieramy. Także co, zaczynając od tego wszystkiego, to chyba zaczęło się to już dość dawno, że ta nasza aktywność na kanałach trochę zmalała. I głównie zaczęło się chyba to już od Open Farmu, gdzie już sobie tam wyjechaliśmy ekipą, później Brączek zostawał u mnie, ja u Brąka i to tak na zmianę było, że przez te kilka miesięcy, no cały czas było coś do pracy i coś innego oprócz nagrywania. I tak wiecie, a to jakiś live na początku jeszcze wpadł, jest jakiś pojedynczy odcinek, bo później, jak pamiętacie sami, pojawiły się jeszcze Kielce. To był kolejny nasz wyjazd i później jak już wróciliśmy, od tej pory zaczynała się powoli robota w polu. No i właśnie od tamtej pory, jak sami widzieliście, jeżeli ktoś ma naszego Snapa i Instagrama, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to zapraszam bardzo serdecznie do opisu, no to robota nam troszeczkę tych dni zjadła i to bardzo dużo, ponieważ no, robiliśmy od rana sobie do wieczora, no i uwierzcie, że po powrocie nie było w ogóle ochoty na nagrywanie, bo nawet by nie było kiedy, żeby później ten odcinek wydać, czy też zrenderować sobie. No i tak ten czas leciał, aż w końcu teraz ostatnio troszeczkę już wolnego czasu było, ale jeszcze tak strasznie do nagrywania nas nie ciągło. Wróciliśmy sobie, no to trochę żeśmy sobie grali jeszcze w FIFA. No ale ostatnio, gdy tak nagraliśmy sobie ten odcineczek, który wrzuciliśmy do Brączka właśnie na temat, że będziemy na PGA, tak jakoś strasznie zatęskniło nam się za nagrywaniem i postanowiliśmy, że
Gdy tylko wrócimy sobie z PGA, to nie ma mowy, co by się nie działo, zaczynamy nagrywać. No i takie postanowienie nasze było i w poniedziałek od razu może nie zaczęliśmy, zaczęliśmy od wtorku, ale się udało i powiem wam, że no teraz obiecujemy, że postaramy się, aby te odcinki przynajmniej wpadały prawie codziennie. No i miejmy nadzieję, może nie z jednej serii, ale z różnych gierek też. Planujemy też inne gry nagrywać za chwilę. Będziemy teraz właśnie mieli, głównie teraz będzie seria od Bizona, o Jezus, co ja mówię, od biedaka do kozaka, bo jesteśmy teraz we dwójkę. Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj rozłożę, jak widzicie, u sąsiada cyklop stoi w krzokach, ale powiedział, że pożyczy, także luźna guma. Tylko ci mu ja nie mogę złożyć nóżek. Czekajcie, a bo wsiadłem nie do tego, co trzeba. Właśnie wkurza mnie, że często w tych maszynach nie ma tego przestawiania się, tylko trzeba się przesiadać. Ale dobra, mniejsza z tym, mamy nóżki złożone. Wsiadamy do 60, jak widzicie, u sąsiada no ten cyklop praktycznie w ogóle nie używany. Zobaczymy, jak to wyjdzie u nas w ogóle z turem, jeśli chodzi na naszym gospodarstwie. Bo myślimy sobie o jakimś zakupie, ale to najpierw troszkę pieniążków trzeba i niedługo trzeba będzie rozwijać tą oborę, więc troszkę kasy na to pójdzie. Także czytamy wasze komentarze, przypominamy sobie powoli wszystko, także będziecie musieli nam dać przynajmniej jeszcze ten tydzień, żebyśmy ogarnęli sobie i weszli w ten rytm tego nagrywania takiego. Bo mówię, tą serię będziemy chcieli teraz cisnąć praktycznie cały czas, bo jesteśmy we dwójkę. Postaramy się coś ogarnąć za Dasiem, aby wrócić jeszcze chociaż na trochę na tą serię właśnie od zera do farmera, bo tak, jak najbardziej widzieliśmy wasze komentarze pod naszymi odcinkami, pod naszymi vlogami, które teraz no bardziej się pojawiały, bo jak sami wiecie, no gdy w pracy byliśmy, to łatwiej nagrać nam było takiego vloga i w międzyczasie go gdzieś skleić. Nie zwracajcie uwagi, że 60 tak przerywa na obrotach, ale niestety ten cyklop tak troszeczkę czasami wadzi o ziemię, no nic na to nie poradzę. Jest to jedyny cyklop do farminga, więc chociaż dobrze, że z tego można się cieszyć, że coś takiego w ogóle wyszło. No ale jak sami widzicie, na troszkę błędów to ma i gdzie niegdzie ta kolizja jakaś jest. Kurde, widzę, że 10 litrów tylko w 60, ale ona dzisiaj przy cyklopie, więc nie powinna tyle zjeść. To 60 przy cyklopie byś miał? No, 60 przy cyklopie, a 80 idzie do rożnika, no bo po co zrywać 60, ciężki łobornik, to tam nie będziemy. No i w końcu dzisiaj po kilku miesiącach żniw już będą skończone żniwa. Jo, to są najdłuższe żniwa na YouTubie, które trwały od 13 marca, tak? Dobrze pamiętam ten komentarz, czy nie? Zaczęliśmy pierwsze żniwa, tak, pierwszy odcinek to nie były żniwa. Pierwszy odcinek, kurczę, co my mieliśmy w pierwszym odcinku? Sianokosy. Chyba sianokosy, tak. Nie, ty miałeś siewy. Ty miałeś siewy, ja zaczynałem sianokosy albo opryski i nawozy. O, opryski i nawozy, później były sianokosy i przeszliśmy na żniwa. No, ale te żniwa były bardzo, bardzo dawno. Ja z tego, co sobie oglądałem, to nie mogłem znaleźć odcinków. Ale po dłuższej chwili. Jak ktoś napisał, bo czytaliśmy komentarze pod ostatnim moim właśnie odcinkiem, który teraz wyszedł, to prawdopodobnie żniwa trwały aż od 13 marca chyba dokładnie. No, mój Jezu, ja nie chcę myśleć, jak to długo, no ale no, tak wychodzi czasami, wiecie, no taka dłuższa przerwa kiedyś musiała nastąpić, bo nie tylko farming się liczy i trzeba popracować. Miejmy nadzieję, że no teraz już idzie zdrowie, wasze gardło nasze. Teraz już idzie, jak sami wiecie, jesień. Jest tej roboty coraz mniej w polu, no nam zostało jeszcze tam może trochę orek w mokrzynie, ale to jest mniej więcej około 3 dni. Miejmy nadzieję, że to jakoś tak sobie pogodzimy, że też damy radę jakoś to w miarę coś ponagrywać dla was. I teraz czekaj. Tak, ty mówisz, że idzie jesień, kurde, tak teraz niedługo to będzie tak, żeby tylko lato i zima, bo teraz jest pogoda. 16-17 października, mamy po 20 stopnia, a prawdopodobnie na początku listopada już będzie padał śnieg, więc. No, podobno tak ma właśnie. Zamiast jesieni będzie od razu zima, nie? A potem, no co, w tym roku też tak było, nie, od razu po zimie było lato. No i kurczę, i jak pamiętam, ja na początku wiosny, no ala wiosna, jak powinna być wiosna, pamiętam, jak na początku już było ciepło, później trochę przyszło zimnych dni, pamiętam, że spodenki powyciągałem i wszystko. A później nagle już przyszły takie chłodniejsze dni i później jak już przyszły te ciepła, tak już zostały przez całe wakacje, przez całe lato, no i tak trwają do dziś. Troszkę mało opadów, bardzo mało opadów jest w tym roku, bo u mnie przynajmniej teraz jest mało opadów. Przynajmniej tutaj w Bytowie, jak byliśmy w Okrzynie, no to troszeczkę coś tam padało u mnie, niestety z tego co rozmawiałem z rodzicami, niestety, ale nic u nas nie pada. Także no posiane jak posiane, ale wschody strasznie słabe. No ale nic na to niestety nie poradzimy. Nie wiadomo jaka będzie wiosna, więc też nie ma co. I dobra, teraz będę musiał się skupić i to poważnie, ponieważ będę sobie ogarniał
nasz cyklop. A ile do łyżki w ogóle wchodzi? Ile musisz łyżek na rozrzut? Nie mam pojęcia, nie ogarniałem tego aż tyle. Powiem wam, w miarę chyba powinienem to sobie jakoś tu poradzić. Bo pierwszy raz w ogóle będę sterował tak cyklopem. Czekajcie. O, do góry. Żebyś mordeczko tylko burt nie pogiął, proszę cię, bo rozrzutnik leci świeżo po remoncie, kurna chata. Jakbyś pogiął burty, to ja nie wiem, co ja bym ci zrobił. Kurde, najgorsze jest, że on tak się rozbuja. Ale tak jest na polskiej wsi, że zawsze, gdy się obornik... A nie podjechałeś sobie trochę za daleko, czy nie? Nie wiem, może chcesz to może mi przestawić, będę miał szybciej. Nie mogę teraz, bo akurat bizon na pełnym obrocie jest, wiesz? Dobra, dawaj, ja sobie wyjdę i przestawię najwyżej. Trochę dziwnie łapię, bo te widmy powinny się zanurzać, chyba że ja wiesz co sobie zrobię. Oddalę jeszcze, nie, czekaj, to jest przybliżanie. O, tak może będzie teraz lepiej. Zaraz zobaczymy, no trzeba to ogarnąć, akurat dzisiaj szkoda, że na ten odcinek zabrałem sobie dość taki, taką pracę, gdzie muszę naprawdę się skupić, bo fajnie by było sobie pogadać, ale miejmy nadzieję, że damy radę. Także no powracając, będziemy chcieli jeszcze trochę chociaż tego od zera kontynuować. Kurde, mogłoby bardziej... Nie wiemy, zastanawiamy się właśnie jeszcze jak będzie z tym od ara do hektara, bo no wiadomo, z wszystkich serii nie możemy teraz nagrywać, bo po prostu byśmy tego nie ogarnęli i chcę chyba, po prostu chyba z Polkiem zrobimy tak, że po prostu skupimy się na tym od biedaka do kozaka i wtedy za Dasiem jeszcze ponagrywamy od zera do farmera, a od ara do hektara po prostu sobie odpuścimy, no bo nie jesteśmy w stanie nagrać wszystkich serii, nie jesteśmy w stanie nawet tego ogarnąć. I po prostu został tylko miesiąc, więc jakby były trzy serie, to jest troszeczkę też za dużo, bo wiadomo, tych odcinków dziennie też nie, tam nie można wydawać po 5, bo nie będzie tyle ludzi chciało oglądać. Bo szkoła. Więc wydaje mi się po prostu, że od biedaka do kozaka i od zera to będzie idealnie na ten miesiąc, na to dobicie tak jakby do farminga 19. Tak, no tak mi się przynajmniej wydaje, potem po prostu już 19 polecimy sobie z od zera już normalnie, także no tak i tak moim zdaniem będzie tak najlepiej i dla nas i dla was, więc... O ja mordo, widziałeś ty to? Dobrze, że nie patrzyłeś, mój Boże, pobłogosław ten rozrzutnik. A czemuż tak wysypuje? Nie mam pojęcia, on się tak, jak on się rozbuja, to on się tak właśnie wysypuje. Czemu się tak dzieje, nie mam pojęcia. Ale on chociaż wysypuje na rozrzutnik, czy no to, nie, no trochę na rozrzutnik, trochę na ziemię, wiesz? Aha. Także no nie pomogę zbytnio, a jeśli chodzi o inne gry, także będziemy chcieli sobie na spokojnie teraz jeszcze nagrywać Rocketa, który powinien właśnie dzisiaj lub jutro pojawić jutro, się. Raczej jutro. Więc bardzo serdecznie już zapraszam, bo co nas skłoniło do Rocketa? Może teraz kilka słów na temat PGA, bo jak sami wiecie, ostatnio byliśmy sobie na PGA w Poznaniu, był to nasz pierwszy taki wyjazd w ogóle na PGA. I powiem wam, mega wielkie zaskoczenie, było super, naprawdę było super, nie pomyślałbym, że tak fajne mogą być to targi i myślę, że będziemy częściej tam teraz jeździć, ponieważ no i nawet na takich targach poznało nas bardzo dużo ludzi, także dziękuję bardzo serdecznie za zdjęcia, za podbicia, że mogliśmy sobie pogadać właśnie akurat na tych targach na PGA. Można było sobie więcej porozmawiać z widzami, bo aż tak dużo nie mieliśmy wiecie, takiego ogarniania, że tak powiem, bo byliśmy sobie na stoisku farminga, ale mogliśmy też sobie chodzić po całych targach, a jak wiecie, jesteśmy na takich typowo rolniczych, to już jest naprawdę bardzo dużo osób i nie zawsze z każdym jest chwila, żeby porozmawiać, a na tych targach naprawdę było bardzo fajnie. Poznaliśmy dużo fajnych, ciekawych osób. Też zobaczyliśmy wreszcie youtuberów innych, bo to wiecie, całkiem inne wrażenie jest, gdy ogląda się kogoś na YouTubie, a później zobaczy się go w życiu realnym. Także ja wreszcie zobaczyłem Isamu, gdzie bardzo chciałem go zawsze poznać, że tak powiem. Rediego widzieliśmy. Kto tam jeszcze był? Czekajcie. Do Lure była... Był Lechu, był Izak. Tak, do Izaka chcieliśmy podbić, ale... Ale była za duża kolejka. Była taka kolejka do zdjęć, że no mówię, nie no, pierdziele, nie będę stał i czekał. Jak totalna masakra była. Dobra, czekajcie, ja sobie przestawię. Bardzo serdecznie na tym filmiku chciałem pozdrowić Lurę, Worota i Czempiona. Z nimi najwięcej żeśmy praktycznie po targach spędzili czasu. Po targach jak po targach, ale też po targach, tak? No, dokładnie, ale mniejsza z tym, nie wnikajmy. Także naprawdę miło poznać takie osoby. I na mówię, no targi jak najbardziej na plus. Teraz mogliśmy sobie wreszcie zobaczyć tą 19, wreszcie mogliśmy sobie pograć w tą 19, mimo że ta wersja była bardzo okrojona. Ponieważ była to wersja z ponad przed miesiąca, no ale już było można coś zobaczyć i powiem wam, że naprawdę Farming 19 to wreszcie jakaś wersja, która jak najbardziej będzie przypominała trochę realizmu w grze,
ponieważ no naprawdę poprawili bardzo dużo rzeczy, których wcześniej nie było. I powiem wam szczerze, jestem zadowolony, że nie ma tej gleby 3D. Jest poprawiona trochę fizyka gleby i widać jakieś te górki, pagórki. Także jakaś ta gleba jest, inna na pewno. Ale że nie ma takiej typowej gleby 3D, takiej fizyki, jak to było właśnie na przykład w Cattle & Crops. Bo jednak to mi się wydaje, że straciłoby nagrywalności, bo na trybie multiplayer boję się, że mogłoby to się bugować i lagować. Tak samo jak nawet czasami widzicie, jak na serwerach jest, jak sobie oramy i to wszystko się buguje. Dlatego też może i lepiej, że tego nie zrobili, a poprawili naprawdę grafikę i całą tą fizykę. Też powiem wam, że ten park maszynowy naprawdę będzie fajny. Tu już nie możemy się naprawdę doczekać, żeby wreszcie tym John Deerkiem sobie pojeździć. No jeśli chodzi o serię właśnie od zera do farmera, to będziemy sobie kontynuować ją na mapce amerykańskiej prawdopodobnie. Bo jest chyba najładniejsza, ta europejska graliśmy i powiem wam, wcale aż tak bardzo nie przyciąga. Nie jest aż taka świetna, jak się wydaje. I będziemy chcieli zrobić na niej inną troszeczkę serię, bo wydaje mi się, że od zera zasługuje na taką no, lepszą niestety mapkę. Więc będzie prawdopodobnie to właśnie na mapie amerykańskiej. No ale to jeszcze wszystkiego przekonamy się, bo to wiadomo, jak to widzieć wszystko na filmach. My też ogólnie będziemy w Niemczech na premierze, że tak powiem, Farminga, która będzie 17 listopada. Coś takiego, także jedziemy sobie, lecimy sobie do Niemiec wraz właśnie z Michałem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I będziemy sobie tam już widzieć, jak to wszystko generalnie wygląda przed samą premierą praktycznie Farminga. Ale myślę, że tak jak 2 lata temu, tak i w tym roku Farming rozbije system, jeśli chodzi o sprzedawalność. Bo myślę, że z roku na rok, jakby nie patrzeć, to kurczę, no coraz więcej ludzi przyciąga ta gra. Nawet tych, którzy no, nie mieszkają aktualnie teraz na wsi, tylko nie wiem, gdzieś jakiś powrót, że tak powiem, do starych korzeni, chcą sobie zrobić. Kurczę, nie wiem, ile tym rozrzutnikiem sobie jeździć, nie wiem, z 8 na godzinę? 7? No, coś takiego. To już szybko wywala, czy nie? No, tak dosyć szybko, więc to trochę słabo. 10 jeździ, będzie dobrze. Kurczę, trochę można by było to zmienić, ale no to też jest nie za duży rozrzutnik. Boże, jaki kamień! A tu wczoraj było cinte, jak nie... Nic, nieważne, mniejsza z tym. Ale w Bizonie nic nie stuko, nic jest nie puko, więc się chyba nic nie stało, ty. Ja cię kręcę. No teraz ja jestem w szoku. Ty, w ogóle tu obornik to widać? Czekajcie. Jo, wyjdę z czujnika, zobaczę. Jest jakiś ten obornik. Jest sieczka po prostu gruba, bo suma w tym roku zajebista, także też tego obornika nie będzie jakoś... No, bo pytacie pewnie, czemu też rozrzucamy tutaj na posieczce. Moglibyśmy zrobić tutaj gnojowicę, ale powiem wam, że chcieliśmy, ponieważ tutaj było jęczmień był niziutki, tego akurat tych resztek pożniwnych nie jest wcale aż tak dużo, a tym bardziej, że to pole nie należało wcześniej do nas, tylko była w dzierżawie i teraz będziemy jeszcze brali sobie tutaj tą łąkę, co jest obok. No to nie jest w dzierżawie, to jest nasze. To już teraz jest tak, nasze, ale wcześniej właśnie było przez kogoś innego w dzierżawie, teraz to jest nasze i tam obok jest ta łąka, ona też jest w dzierżawie, jeszcze nie przez nas, ale od nowego, że tak powiem, właśnie no teraz nawet, już będziemy ją mieli, także sobie na pewno ogarniemy to i zrobimy troszkę takie większe pole. No tu tego obornika powiem wam, żeby porozwozić na te wszystkie nasze pola, to ja nie chcę myśleć, jaką my oborę potrzebujemy, bo na pewno nie małą. Także no teraz nie, będziemy nawet sobie... co tutaj, ja myślę, że po pszenicy akurat będziemy rozwozić chyba gnojowicę. Tak, po pszenicy tam jest akurat dużo. Znaczy, no myślę, że na tym dużym polu to nie rozwieziemy nic akurat, bo no nie starczyłoby nam. Ja nie wiem, ja bym się pobawił z poponem akurat jeszcze w tym sezonie. Bo no będziemy musieli coś zrobić, tak pamiętam, oglądaliśmy sobie ostatnio nasz ostatni odcinek, jaki był wcześniej, czyli ten był gdzie chyba 9. To w odcinku 7 rozmawialiśmy właśnie na temat tego, że można by było coś ciekawego pomyśleć, żeby jakiś stworzyć poplon. Ale z tej rzodki, no bo tą rzodkę w to tak na polskiej wsi, no mało gdzie się sieje. Ja posiałem w tym roku, powiem wam, że nawet ciekawie wygląda. Jak będę u siebie teraz w domu, to wam zrobię zdjęcie i pokażę, jak to wygląda, bo niewiele osób widziało kiedykolwiek właśnie rzodkiew. No powiem wam, no jestem mega ciekawy, jak ona się spisze i jak to po zimie będzie wyglądało. Dobra, czekajcie, tu są ślady.
No ale faktycznie, po sieczce się ciężko jeździ, bo nie widać, gdzie ten nabornik jest, ale chociaż żeby jakąś tam warstwę rozrzucić, żeby to pole doprowadzić do porządku. Myślę, że w następnym sezonie, bo o tym zapomnieliśmy, moglibyśmy się wziąć jakoś za wapno. Nie wiem, czy jest Bronek wapno w ogóle w modach, czy wyszło, czy ma jakąś... Nie jestem pewien, czy jest wapno takie, jeśli chodzi typowe. O czy ono typowe. Coś daje, bo mówię, nie spotkałem się chyba na żadnej mapie, choć no dużo map nie testowaliśmy, jak sami pamiętacie. I nie wiem, czy się właśnie spotkałem z tym. Dobra, wydaje mi się, zero. Że każde wapno tutaj, które jest w farmingu, działa tak samo jak nawóz. Jak nawóz. To jedynie co, no to w następnym sezonie dołożymy sobie taką pracę, nie wiem, czy pomyślimy nad piastem, czy też nie. Dołożymy sobie właśnie wapno. Myślę, że też fajna, ciekawa polska akcja by była z tego. Myślę, że już nie cyklopem, choć akurat wapno by się spoko ładowało, bo na polu wiadomo więcej miejsca gdzieś jest. Myślę, że byśmy sobie właśnie... Nie, no ale myślę, że tutaj, żeby troszeczkę to usprawnić, wszystko będziemy dążyli do tego, żeby zainwestować w końcu w tura, nie? Jak najszybciej, nie? Jak najszybciej właśnie w tura, żebyśmy sobie zainwestowali, ale to właśnie rozkminiamy, czy będziemy zakładać w tura do jakiegoś naszego ciągnika, czy kupimy coś, kurczę, tam już tego obornika mi za wiele nie zostało. Czekajcie, ja się trochę przesunę w tą stronę. Fajnie w sumie by było kupić za jakiś czas nowy ciągnik z turem, nie? No, tak myśleliśmy sobie i teraz właśnie, jak to będzie wyglądało w Farmingu 19. No, na razie będziemy to kontynuować tutaj. Dziękujemy za komentarze, że Bizon właśnie będzie dalej. To już na pewno też fajna sprawa, bo nie będzie trzeba czekać na kombajn, który obawiałem się, że będzie najdłużej wychodził. Myślę, że resztę modów jakoś dała radę się ogarnąć. Więc jak najszybciej będziemy chcieli oczywiście przenieść się do Farminga 19 z tą serią i tam właśnie raczej będziemy planowali, żeby zakupić sobie już jakiś ciągnik tam, nawet może i z oryginalnych, bo to fajnie może wyglądać. Z tego co patrzyliśmy, no będzie trochę tych takich średnich ciągników, więc miejmy nadzieję, że coś uda nam się wybrać tutaj na naszą farmę. Zastanawiamy się jeszcze nad jaką marką, możecie nam coś polecić. Czy iść na przykład, nie wiem, w jakiegoś Zetora, coś w tym stylu, czy naprawdę pójść coś za zagranicznego? Że to na pewno będzie lepszy sprzęt. Będziemy musieli poczekać na pewno na mapę, bo nie wiadomo, czy mapa będzie przełożona w ogóle do Farminga 19. Nie? Miejmy nadzieję, że po prostu będzie łatwo. Jeżeli no, muszę właśnie napisać do autora, jak to będzie, czy będzie ją przekładał, czy też nie. Jak nie, no to na swoje potrzeby będziemy chcieli ją na pewno przełożyć jak najszybciej tutaj, żebyśmy mogli sobie już grać, no bo mówię, no nie ma, nie będzie się, że tak powiem, chciało później grać w tą 17, jak już będzie ta 19, nie? To już sami wiecie o co chodzi. O mój Jezu, znowu się rozbujało. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej sobie opuścimy. Czemu nie ładuję na drugiej kamerze? Bo ona wygląda tak i no moim zdaniem nic ciekawego tutaj. Ta druga kamera jest w ogóle spierdzielona, chyba coś się no zmieniło. Trzeba byłoby jakoś inaczej to zrobić, choć no może teraz jakoś udałoby mi się. Nie, trochę tego obornika tam było. No nie jest tak tragicznie. Z 3-4 rozrzutniki gdzieś będą. Będą, także no tutaj musicie wybaczyć, że to tak wygląda. No lepiej ze środka co ładu. No ale nawet takiej tragedii nie ma, bo jakby naprawdę gdyby nie ta obora tutaj, to by było spoko. Dobra, tu mamy opuszczone. Nie tak źle, nie tak źle zbiera, jak sami widzicie. Kurde, turem by było moment załadowany. No kurczę, no te, ale wiesz co, tu też mało miejsca, też by inaczej trzeba było ustawić się, no, ale na pewno turem by było całkiem inaczej. No i też jakbyśmy grali dłuższy czas tym cyklopem, to też sami widzicie, drugi rozrzutnik całkiem już lepiej mi idzie. Wiecie co, ja sobie wybiorę z tego kąta tam. Ja nigdy w sumie chyba, nie wiem czy cyklopem kiedykolwiek ładowałem, bo zawsze mnie to wkurzało, bo to się wszystko bugowało. Nie było po prostu dobrego cyklopa zrobionego do farminga, nie? No pamiętam tam w 13 czy w 11 te cyklopy były i to wyglądało akurat zajebiście, nie? Bo to wszystko tam idealnie działało, a tutaj właśnie w farmingu 15 czy 17 już było troszeczkę ciężej, nie? Jo, bo takiego cyklopa, kurczę, pamiętam jeden był taki ładny, zielony. Nim akurat mi się spoczko ładowało i cokolwiek robiło. No to nie było chyba 15. Nie, to była czasy 13. Ua, tu wszystko wyleciało za ten. Dobra, ja będę musiał się przestawić prawdopodobnie cyklopem teraz. Choć jeszcze tutaj może wygarnę to, co mam bliziutko. Także no teraz możecie jeszcze nam zaproponować jakieś gierki, które byście chcieli zobaczyć. No naszych pomysłów, co chcieliśmy wprowadzić, to myślę, że to by był Eurotrack albo ATS z racji tego, że będziemy chcieli sobie jakieś fajne odcinki teraz na dwie kamery robić i na dwie kierownice.
Niedługo, niebawem już w Farmingu będzie. Chciałem się tutaj, że może to być i Eurotrack i ATS, nie? Więc... Albo tak, żeby się wam nie nudziło, to możemy... To by było na zmianę na przykład wrzucać, nie? To możemy teraz takie to, coś... To, bo to jest spoko. Zrobić. Wiesz, ile będzie od cholery będziemy mieli pszenicy z tego pola, to ja już mam trzeci zbiornik. No to będziemy miał przyczepę już pełną. Prawdopodobnie teraz, jeżeli trzeci zbiornik nakosiłeś. No ze trzecim zbiornikiem, ja to pełnym. No, no to teraz już ci powiem, że mamy 20 ponad ton. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jeżeli pamiętacie, to wszystko macie w opisie, ale szedł ten jęczmień do góry. Mogliśmy poczekać. A za ile sprzedaliśmy? Za 677. No dobra, no trudno. Ty, no mamy jeszcze 2 tony. No gdzie na 2 tony nie będziemy specjalnie jechać sprzedać? No ty, to jest 1500 prawie. To nie byłoby tragedii. A pszenica w jakim 21 ton, pszenica bardzo słaba na razie. 500 coś z kawałkiem, więc to ta cena nie jest jakaś duża. Więc sobie tutaj na pewno jeszcze poczekamy z tą pszenicą. Dobra, myślę, wydaje, że to my można było teraz wybrać to, co mam tutaj blisko. I to będzie raczej prawdopodobnie pełny już cyklop. Zaraz zobaczymy. Pełny rozrzutnik, nie pełny cyklop. Pełny mordeczko. Rozrzutniczek. Kurde, wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ja mam teraz full przyczepę. No. I nie mam jak kosić. No to... Więc na razie sobie po prostu puszczę. A jeszcze to weź dokończ ten. Co? Dokończ jeszcze, pełny, żebyś miał zbiornik w kombajnie. Mówisz? No, dokończ sobie, bo może ja akurat ten... wiecie co, już sobie to tak wyzbieram, bo jak otwieram łyżkę, to sami widzicie, że... O, ale jak jest zamknięta, to też zbiera? No, to dlatego jest chociaż dobrze, bo... chociaż z tym lepiej, bo mówię, mogę sobie jakoś ten obornik... A i wysypuje też, jak jest zamknięta? No, widzę właśnie, nie wiem, czemu to tak jest. Czemu to tak zrobili, ale no, lepsze to... Może to być też przez multiplayer, nie? Bo tego też nie wiesz, czy nie, czy tak. Kurde, naturem mówię, naturem dam widłami, by to idealnie się wyzbierało, nie? A tym to jest pierdzielenia z cholery. Dobra, tu sobie wezmę jego pustego. O Jezus Maria. No burty do wymiany, jak nic. A dopiero co? Dopiero co rozrzutnik był po remoncie, a ten już burty cicho, będzie wymieniał. Nie ma problemu. Ja dopiero jadę, no pole, czekajcie. No nie, 70% to jeszcze jednak chyba sobie... Choć nie, pojadę. Rozsypię sobie ten rozrzutnik i wtedy będę mógł sobie zmienić. Przestawić. Nawet nie wiemy, kurczę, ile mamy minut odcinka. Nie wiem, o której zaczęliśmy. Jakoś chyba koło 13 żeśmy zaczynali, co? A to nie pisze nigdzie? Nagrywamy sobie ogólnie XP-tem, także no te, na pewno będziecie mieli fajną jakość, bo internet i jakość, bo mogę we trzy jakości wtedy sobie wiadomo to zrenderować, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli chodzi teraz o nagrywanie, no to mamy zajebiście program ustawiony, także tutaj raczej nie powinno być żadnych problemów. Tym bardziej nagrywamy sobie we dwoje, także nie musimy się pierdzielić z tymi kamerkami. Prosto właśnie z programu kamerki też są nagrywane, tak jak i obraz w Farmingu, także no tutaj to teraz troszeczkę sobie uprościliśmy to nagrywanie. Jak i nagrywanie, takie renderowanie, takie wrzucanie jest całkiem fajne, teraz wszystko idzie bardzo sprawnie, także te odcinki myślę, że będziemy z wielką przyjemnością dla was nagrywali. No najbardziej właśnie mówię, to tą całą serię naszą od biedaka do kozaka, bo już kurczę, ona się tak długo kontynuuje, ale całe szczęście nie jest tak jak z innymi seriami, że jak sami pamiętacie, zawsze wam mówiłem, że jak jakaś seria jest i robimy sobie w niej przerwę, no to niestety później jest tak, że kurczę, no wyszły jakieś nowe maszyny, wyszła jakaś nowa inna ciekawa mapa i po prostu nie chce się do tego wracać. Akurat z tą serią jest troszeczkę inaczej, co mnie bardzo cieszy. Bo mówię, no tutaj aż chciało nam się wracać, chce nam się to rozwinąć w jakiś sposób, no i zobaczymy, jak to nam będzie szło. Kurczę, musimy pomyśleć cały czas nad tymi dofinansowaniami, bo już długi czas na tym myślimy i kurczę, one gdzieś teraz powinniśmy je dostać, jakby nie patrzeć. To jest tak, to jest, ładnie. To widać. No, to widać go ładnie. U ciebie, nie wiem czemu u mnie było aż tak słabo. A ty nie rozwalałeś jeszcze na tym... Nie, na tym małym cukierku nie. Dobra, sobie cofnę. Nie, to widać, no mówię, gdyby nie było tej ścieżki, to na pewno było go dużo lepiej widać, nie? Jo. Myśleliśmy coś na temat podorywki tu, bo jak wiecie, no mamy talerzówkę, nie mamy grubera, myśleliśmy coś o podorywce, ale kurczę, no nie mamy pługa do podorywki i teraz no dwa razy robić, że tak powiem, orkę jednym, to nie wiem, czy jest w ogóle sens, żeby to tak wyglądało. No to by musiała być jakaś, nie wiem, unia grudzią z 7-skibowa do tego no. I 5-skibowa na przykład, czy 4-skibowa do 60-ki, wtedy można by było na dwie zaorać, nie? A jak mamy talerzówkę, więc nie wiem, czy jest sens się w ogóle w takie coś bawić. Znaczy teraz w ogóle co my będziemy kupować? Co my musimy kupić? No my z tego, co ja czytałem sobie no w opisie... Mamy do zakupienia przyczepę samozbierającą, tak? Tak, i prasę później oraz właśnie tą. Prasę oraz... Prasy oraz... teraz nie ma w opisie żadnej wpisanej. Jest prasa do bel okrągłych i owijarka. Dlatego, że nie mamy kiszonki.
Choć no mówię, jak kupimy sobie samozbierającą, to spoko, bo już będziemy... Jakie można było kupić nową od VN-a? No tak, ona jest akurat spoko, to jest ładna. To jest fajna. A prasy widziały jakieś, wychodziły fajne te takie jakieś a la polskie, że tak powiem. No na pewno na polski sprzęt będzie jakaś pasowanie, jakaś kronka czy coś w tym stylu. No jakaś sipa najlepiej by była, nie? Nie wiem, czy jest jakaś działająca do farminga 17. Kurde, w poprzednich farmingach były właśnie te sipy, fajne były. A czy wiesz co, to by trzeba było poszukać, one też nie będą pewnie jakieś drogie, więc tutaj no mamy teraz aktualnie 16 tysięcy. Z 25? Co? Więcej będzie kosztowała do okrągłych. Prasa 25 tysięcy? No. No przestań. No, ale ja mówię na... Mamy 16, a my musimy, kurde, mieliśmy to przeliczać jakoś, czy nie? Nie, my mamy jako złotówki, nie? Aha, to tak samo jak z tym, no jo, dobra, faktycznie. Jo, bo jakby nie patrzeć, to za pszenicę tam 600-700 dostalibyśmy, no, dobrze. Więc czyli musimy sobie... Ale no mówię, no nie wiem, czy będzie 25 tysięcy też kosztowała taka praca w takim stanie, no wiesz, no jakimś idealnym, nie? No nie wiem, zobaczymy. Ale jest sens teraz w tym sezonie na przykład kupować prasę, bo będziemy jeszcze się na to sobie. Dobra, a inaczej, a jak będziemy brali na tego młodego rolnika i to wszystko, nie? No. No to nie musimy tam spełnić te wymogi, że możemy kupić nowy sprzęt, więc nie wiem, czy byśmy wtedy sobie tej prasy na przykład i owijarki nie wzięli nowej, a teraz byśmy sobie robili... Prasę nową? No, bo no jak będziemy musieli wykorzystać te pieniądze jakoś, no to coś trzeba z tym zrobić, nie? A ile to jest pieniędzy? Trzeba poczytać. Koło 100 tysięcy. Koło 100 tysięcy, 80 dostajesz w pierwszej racie. No. Tam przez jakiś okres musisz spełnić te wymagania, wiesz, kupić ten sprzęt, nie wiem, tam czy budynki, czy zależy co tam będziesz miał w projekcie. Później dostajesz kolejne te 20%. Więc no mówię, pomóżcie nam w komentarzach, napiszcie jak to mamy sobie wziąć, ile mamy tego wziąć, jak to rozbić i jaki sprzęt za to kupić. A my w tym odcinku wam bardzo serdecznie dziękujemy. Po takiej długiej przerwie piszcie jakieś fajne, ciekawe pytanka, żeby było o czym fajnie porozmawiać na odcinkach, co byście się chcieli dowiedzieć. Ale mordo, 60 na pełnym obrocie. No tam cały czas wałek tak tłucze, że już wino alternator tu z przodu widzę, nie daje rady. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszam na kolejny odcinek do Brączka i zapraszam już jutro na odcinek z Borusiowa. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziecie mieli fajny, ciekawy odcineczek z Borusiowa. Także co, dzięki wielkie, strzałeczka do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć!